To bardzo ważne, trzeba posłuchać. Okay. Tak. Jeden z mieczy musimy włożyć w ręce tej statuły, by uzyskać prawdziwy miecz Adżunty Pola. Może najpierw pokażę. Kluczem do rozwiązania zagadki, który miecz jest właściwy, jest przeczytanie opisów tej broni. Raczej nie. Może... Tak, opisów oraz wsłuchania się w to, co powiedział nam przed chwilą Adżunta Pol. Tym mieczem jest stalowy. Okej, okay, żyjemy, czyli to chyba to. Okej. I jeszcze co możemy zrobić, to po prostu zabić ducha Adżunty Pola. Jak już mówiłem wcześniej, muszę nieco się odkuć. O wielki duchu, nawet ciebie nie... Nawet ty nie jesteś odporny na szaleństwo. Nie wiem jakim cudem, ale nasze blastery oraz miecze świetlne ranią go bardzo dobrze. Ho ho! Opa. No dobrze, teraz przyjrzymy się mieczowi. Adżunto Pol. Tak, to jest to ostrze. 5x15, podwójne oburęczne ostrze. Plus 2 do obrażeń od ognia. Oraz modyfikator ataku plus 5. Nigdy tej broni nie używałem. Nie wydała mi się ona zbyt dobra. Ja może po prostu nie byłem nią zainteresowany. Coś tu pominąłem? Nope. Dobrze, teraz myślę, że skieruję się już do następnego grobowca. A właściwie nie, bo zapomniałem o tym, że czeka nas tutaj Shardan. Okej. Okay. Oczywiście chce od nas wziąć ostrze. Oczywiście Shardan nie jest mocny. Papa. Oh, come on. Okej. Okay. Właściwie mógłby zachować trochę godności i przyjąć nasze wyzwanie o pojedynku. To byłoby trochę bardziej godne niż zginąć w jakimś zapomnianym grobowcu. No ale jego sprawa. Okej. Tak, myślę, że teraz będzie... Pójdziemy do tego grobowca, a jest nim grobowiec... Grobowiec marki Ragnosa. Okej, ten grobowiec nie zawiera żadnego ducha marki Ragnosa, jednak zawiera dużo droidów, które z jakichś powodów zaczęły atakować wszystkich wchodzących do grobowca. Ten grobowiec zawiera także pokojowe rozwiązanie. Musimy mianowicie skradać się. Jeśli macie postać z dobrym współczynnikiem skradania, wtedy właśnie to jest sposób, by przejść te wszystkie droidy. Ja oczywiście tego nie mam, czyli po prostu szarżuję na wszystko, co się rusza. Okej, to był przyspieszony. Przyspieszona wycieczka do tego grobowca. No dobrze, w środku mamy całego szefa zbuntowanych droidów. Exterminate impurity. Tak, i tu jest masa droidów. Nie. Kart, co ty robisz? Strzelasz. Okej.
Raczej są one odporne na moc. Albo może nie tyle odporne, co mają dużo życia. Dobra, wkurzasz mnie. I kart naturalnie używa swojego durnego ataku. Chciałbym wiedzieć, co Kanderus robi. Dzięki. Myślę, że najpierw trzeba zająć się tymi chuderlakami. Dospamujmy trochę mocą. Wow. No rany. Serio? Zabij! Jeszcze raz. Znaczy zniszcz, nie zabij. No come on, Kanderus. Okej, nawet nie zauważyłem, kiedy zabiłem tego głównego robota. Wow. W każdym razie nic po sobie nie zostawił. A tu też nic nie ma. No cóż. Obrabujmy grobowiec marki Ragnosa. Tada, mamy kryształ sigil oraz rękawice marki Ragnosa, które dają... Tak, co daje to po prostu z cechą bonusową skupienie na mieczu świetlnym. Niemniej jednak ja już mam taką cechę, w związku z czym te rękawice są kompletnie bezużyteczne. Raczej po wyjściu z tego grobowca nikt na nas nie czeka. Ciekawe co robi Mekel. No, nie przeszukałem. No pewnie nie w feworze walki, okej. Tak, grobowiec marki Ragnosa jest nie tyle ciekawą lokacją, co sama obecność, sama nazwa marka Ragnos, ponieważ sama osoba tego lorda pojawi się jeszcze przecież w Jedi Academy. Dobra, tutaj znajduje się grobowiec Nagi Sadoła, a tu mamy Lasho. Dobra, dobra. Wszystko jedno. Lasho jakimś, nie wiem, może mocą przezywa królowę. Królową. Tukat, która jest bardzo mocna, zauważcie. Zobaczcie, jak mocna jest ta królowa. Na pewno bardzo mocna. W końcu królowa. Naprawdę najpotężniejszy przeciwnik w Kotarze. To była królowa Tukat. Wow. Okej, okay. Oczywiście Lasho chce zanieść Holokron sama, żeby zyskać tym samym prestiż i zagarnąć cały prestiż dla siebie. Nie. To się da zrobić. Okej, okay, szybko ją zabijmy. Ponieważ to kolejna wielka, aspirująca Sithowa, która jest słaba. Masz skok, fajnie. No i co mi zrobiłeś? Nic. Dobra. Chyba. I tak jak mówiła, po jej trupie, lub z jej trupa zabieramy Holokron, który praktycznie niczemu nie służy, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, zaraportować o studentach i to wszystko. No dobrze, został nam jeszcze jeden grobowiec. Grobowiec Tulaka Hordy, który w zasadzie nie jest niczym trudnym, ale jego już obrabujemy w następnej sesji z serii Zagrajmy w KOTOR. Tu był Lavoskor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.